Chciałem podzielić się z wami czymś, co rosło razem ze mną. To było takie, każdego Pan Bóg prowadzi inną drogą. Każde dziecko rodzi się, dorasta, myśli o tym, co dzieje się wokół niego, ma interakcje z różnymi ludźmi, ale przede wszystkim w pewnym momencie zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że Pan Bóg prowadzi każdego dnia. Cokolwiek by się działo po drodze, nic nie dzieje się przypadkiem. I w pewnym momencie pewne historie Pisma Świętego, pewne momenty w historii ludu Bożego, w historii tych bohaterów, o których tak słyszał od dziecka, gdzieś tam słyszał o tym, o Dawidzie, o Danielu, o Janie Chrzcicielu, gdzieś tam słyszał o apostołach i tak dalej, i tak dalej. I tak myśli o tym wszystkim i w pewnym momencie dociera do niego, jak już zbliża się do pewnego wieku, że to nie tylko było o nich, ale to było o nim samym też. Że pewne problemy, które mieli oni, pewną ścieżkę, którą musieli przejść, może niedokładnie te same problemy, może niedokładnie te same sytuacje, ale pewne sytuacje, pewne lekcje z wybaczenia Bożego przyjmuje sam. I ja mam taką jedną historię, którą szczególnie lubię. I zapytacie mnie potem może, dlaczego akurat tą historię, bo ja tą historię już opowiadałem. W tą historię tak się wgłębiłem, zagłębiłem i ta historia dla mnie jest czymś szczególnym. I może dla was również. Ale nie dlatego, co się tam stało, nie dla grzechu, który został popełniony, ale dla wielkiego wybaczenia, które miało miejsce. Wiecie, jak otworzycie drugą Samuelową i tam rozdział 11. Jaki to jest rozdział? Co tam jest napisane? Jaka tam historia jest? Ale taka historia, którą w życiu tego człowieka lepiej byłoby pominąć, lepiej byłoby o tym zapomnieć. Co to za historia króla, o którym Pan Bóg mówi, że to jest król według jego serca i to jest król, którego stawia jako przykład. I nagle w 11 rozdziale coś takiego. Jak to się mogło stać? Jak to się mogło wydarzyć? Jak można było dopuścić się czegoś takiego? A jednak Biblia opisuje dobre i złe strony życia swoich bohaterów. Tak? Pan Bóg nie pozostawia suchej nitki. Nawet na Mojżeszu. Nawet na Mojżeszu. Ale tym razem król Dawid w tym pierwszym wersecie jest tak powiedziane: w czasie, gdy królowie zwykli wyruszać na wojnę, Dawid robił coś innego. Za każdym razem, kiedy człowiek ma coś do zrobienia, a nie robi tego i jakoś coś innego w to miejsce próbuje zrobić, jak Pan Bóg mówi do niego idź, a on idzie w drugą stronę, albo Pan Bóg mówi do niego zrób coś, albo porozmawiaj, albo pójdź kogoś pociesz, a on zrobi zupełnie coś innego, to zaczyna znajdować się w miejscu, gdzie może go spotkać coś takiego problematycznego. I o Dawidzie czytamy, że w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, 11 rozdział, jeszcze raz, 2 Samuelowa, 11 rozdział, pierwszy werset. Jak macie Biblię elektroniczną, tak jak ja, ewentualnie książkową, to proszę otwórzcie, bo ten rozdział nam się przyda, tak? Bardzo się przyda. Będziemy czytać tekst i zastanawiać się nad tym tekstem, nad Słowem Bożym. Pod wieczór wstał Dawid, to już drugi werset, wstał Dawid ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie. W czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, Dawid puścił kogoś innego. Przepraszam, Joaba puścił, nie kogokolwiek. Puścił Joaba i on poszedł z wojskiem, a Dawid został. I co Dawid robi? Dawid się budzi. Ale kiedy Dawid się budzi? Kiedy się należy obudzić? No, budzimy się z reguły rano. A tu jest napisane, że Dawid wstał pod wieczór ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie. Tak jakby Biblia wprowadza nas do czegoś, żeśmy sobie uświadomili, że coś jest nie w porządku z królem. Że król zamiast być tam, gdzie królowie są, pozostaje w domu.
Zamiast wstać rano, wstaje pod wieczór. Coś z królem jest nie tak. Król, który jak słyszał, że ktoś urąga Bogu, któremu nie trzeba było dwa razy mówić, że słuchaj, jest taka sprawa, bo tam i tam urągają Bogu i tam trzeba wysłać wojsko Izraela, on był pierwszy gotowy. I nagle ten król zostaje w domu. Nagle ten król stwierdza, że on się musi wyspać. Może popatrzył w lustro, popatrzył na swoje siwe włosy, może popatrzył na ich brak i myśli sobie... Niech idą młodzi. Niech idą oni. Niech idzie Joab. On się musi wykazać. Ja zostanę. I wstał pod wieczór. Ja muszę odpocząć. Trudne życie miałem. Musiałem uciekać przed Saulem. Musiałem od najmłodszych lat angażować się w różne sprawy, w których było ciężko. Nawet przed królem Izraela w pewnym momencie musiałem uciekać. Tak? Nawet król Izraela rzucił we mnie włócznią, a ja musiałem, mało co, a kosztowałoby mnie to życie. I Dawid mógł pomyśleć sobie, takie trudne życie, dlaczego mam znowu iść z wojskiem? No i wstał pod wieczór, a jak ktoś wstaje pod wieczór z łoża, to znaczy, że w nocy spał raczej nie będzie. A noc to jest taka pora, że przynosi często dziwne myśli. I Dawid nie miał co robić, wyszedł pospacerować po tarasie i w pewnym momencie patrzy, a że jego pałac był na górze, jak pojedziecie do Izraela dzisiaj, to tam, gdzie ten meczet na skale jest, widać, rozciąga się piękny widok. No i faktycznie, Dawid spojrzał i zobaczył pewną dziewczynę. Spojrzał. Wiecie, jak to się mówi, dopóki ptaki latają nad głową, ale nie zrobią sobie gniazda, to wszystko jest okej. Ale Dawid zaczął zadawać pytania. Dawid zaczął dociekać. Dawid zaczął się zastanawiać. Czegoś mu w życiu brakowało. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyjczyka. I to pytanie Dawida i ta odpowiedź, którą mu przyniesiono, Dawidowi powiedziała bardzo wiele. Ale my znamy tą historię, ale powiedzmy, co Dawid usłyszał w tej odpowiedzi, bo to w tym krótkim zdaniu powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyjczyka. Co Dawid się dowiedział z tego zdania? Że po pierwsze, jest to córka Eliama, a Eliam to nikt inny jak jeden z jego wiernych żołnierzy, syn Achitofela, doradcy Dawida. Tak? Więc Batrzeba była wnuczką wysoko postawionego człowieka wtedy w państwie. To była dziewczyna z dobrej rodziny, z dobrego domu, jak to się dzisiaj mówi, choć jakie to ma znaczenie. Ale wtedy miało. Znaczenie, że ona ma rodowód taki, wiecie, hebrajski, który idzie gdzieś tam bardzo daleko. Dla nich to było ważne. No ale druga część tego zdania mówi o czymś jeszcze, że była to żona Uriasza Chetyjczyka. A kim byli ci Chetyjczycy? Kim był ten Uriasz Chetyjczyk? Co się z Chetyjczykami, co się z nimi miało stać? Kim byli? To byli Izraelici, to byli Żydzi, to byli Hebrajczycy? Co to był za lud? No to był jeden z tych ludów, o których było powiedziane, że ich należy wytępić. A tu nagle jakiś Uriasz Chetyjczyk znajduje się nie tylko w otoczeniu króla, tak, bo wiemy, że Uriasz Chetyjczyk to był jeden z tych mężów, którzy stali przy Dawidzie, którzy w mgnieniu oka mogli za niego oddać życie i nie bali się niczego. I w pewnym momencie tenże Uriasz Chetyjczyk znajduje się ten poganin, ten człowiek, o którym można by powiedzieć, niegodny bycia
Izraelitom, niegodny bycia częścią ludu Bożego, nagle znajduje się przy królu, nagle jego żoną staje się Żydówka, która wywodzi się z rodziny tej, która służy królowi w pałacu. Wiecie, coś... Jak to się stało? Uriasz musiał być niesamowitym człowiekiem, bo nie było łatwo dostać się tak blisko króla. Nie było łatwo dostać się do ludu Bożego. I nie było łatwo, żeby jakiś ojciec Izraelita oddał swoją córkę poganinowi. Takiemu komuś z Chetejczyków. Chetejczykowi jeszcze do tego wszystkiego. Czymże wsławił się ten Uriasz? Kim był Uriasz? Kim był Uriasz, że nawet Pan Bóg o nim pamięta? Setki lat później. Biblia mówi, że ten Uriasz, ten wybitny żołnierz, miał przejść najcięższe doświadczenie swojego życia. Ale stać się historią ludu Bożego, tak? Stać się częścią tej historii. Ale co się stało w pałacu, to wiemy. I Batrzeba wysyła do Dawida jedno słowo. Jedno słowo, które Dawida bardzo zaniepokoiło. Które sprawiło, że Dawida życie odwróciło się o 180 stopni. Proste słowo. 11 rozdział, 5 werset. Poczęłam. No, słowo. Od sytuacji. I Dawid ma szybki plan w głowie. No, bo trzeba działać szybko w takiej sytuacji. Więc Dawid, oto sługa Boży, który do tej pory wykazał się czymś niesamowitym charakterem, o którym Pan Bóg mówi, jak popatrzysz na jego serce, jak tak popatrzysz na Dawida, to takie serce jak jego, to jest takie trochę podobne do mojego. I nagle z tego serca wypływa szybki plan. Taki bardzo szybki. Przyślij do mnie Uriasza Chetejczyka. Więc Uriasz niechętnie wraca do domu, niechętnie wraca do Jeruzalem. Joab zostaje na polu bitwy, Joab zostaje z żołnierzami, a Uriasz, ten wielki, dzielny żołnierz, musi wrócić. No i wraca. I co? Ha. Co? Wszystko, co najlepsze go spotyka. Uczta u króla. Zaproszenie do króla. Król chce z nim rozmawiać, król z nim rozmawia. W pewnym momencie jest nawet powiedziane, że oto ten wielki mąż Boży Dawid upija tego człowieka, upija Uriasza i mówi, idź do domu, musisz iść do domu, umyj nogi, ty też jesteś zmęczony, ja jestem zmęczony, widzisz, na wojnę nie poszedłem, idź do domu, koniecznie idź do domu. I co? Idź do domu, a umyj swoje nogi. A gdy Uriasz wyszedł z domu, niesiono za nim dar od króla. To słowo dar, pamiętam, jak jeszcze kiedyś się uczyłem hebrajskiego, to mówili dar albo dar od króla. To słowo może znaczyć jeszcze wielką, wielką ucztę, tak? Że ktoś dostaje dar. Więc wyobraźcie sobie Uriasza, wraca, był u króla, wraca do domu, bo król mu kazał wrócić do domu. No a za nim idzie wielka uczta, tak? Mnóstwo jedzenia, mnóstwo prezentów od króla i Uriasz wraca do domu. Ale dar wszedł do domu, a Uriasz został na progu. No i Dawid, zaniepokojony tym, co się dzieje, zaprasza Uriasza z powrotem na rozmowę do siebie. No, z wielkim uśmiechem przyklejonym do twarzy musi powiedzieć do niego: Uriasz, słuchaj, co ty robisz? Dlaczego ty nie wszedłeś do domu? Co się stało? A Uriasz odpowiada prosto. I oto Chetejczyk, poganin, uczy króla, poucza króla, jak być sługą Bożym. Króla, jeszcze nie byle jakiego króla, bo największego króla Izraela i tak jak mówiliśmy, króla według serca Bożego. I nagle oto Chetejczyk mówi tak, 11 werset, warto przeczytać i uświadomić sobie, kto to mówi, tak? To nie mówi Izraelita, to nie mówi ktoś, kto się urodził wśród Izraelitów, to mówi ktoś, kto przyszedł, ktoś, kto doszedł do Izraela, ktoś, kto chciałby być Izraelitą
i służy Bogu Izraela, ale tym Izraelitom nie jest. Skrzynia Boża, powiedział Uriasz, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu? Oni wszyscy są tam. Skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Ponadto mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu. Skrzynia Boża, Bóg jest tam, Izrael i Juda są tam, mój dowódca Joab i wszyscy wojownicy są tam, a ja miałbym być tu? On znał swoje miejsce. On wiedział, gdzie powinien być. Tylko król nie wiedział, gdzie powinien być. Król nie był tam, gdzie powinien być. I tak się złożyło, że akurat król chciał, aby tenże człowiek również znalazł się w tym miejscu, w którym być nie powinien. No ale w tym momencie, no nie było nic złego w tym, żeby on do domu poszedł, nie było w tym nic złego, co król mu kazał zrobić, ale akurat na ten moment, w tym momencie on miał inne zadanie, inną misję, inny czas. On miał zrobić zupełnie coś innego. No i dalej. Dawid zaprosił go, 13 werset. 13 werset 11 rozdziału. Przeczytajcie te słowa. Czy nam, jak czytamy ten werset 13, czy nam nie jest wstyd? Dawid zaprosił go, aby jadł, pił i upił go. Król Izraela, mąż według serca Bożego. Nie dość, że przyprowadza, nie dość, że dopuszcza się czynu, którego się nigdy nie powinien dopuścić, upija jednego ze swoich wojowników, ale on nawet pijany jest porządniejszy od króla. Nawet pijany. Nawet pijany wie, gdzie ma być. Lecz do swojego domu nie poszedł. Dawid nie ma wyjścia. Dawid nie ma wyjścia. Grzech trzeba ukryć. I może dobre intencje nim kierowały. Wiecie, on nie tylko był Izraelitą, nie tylko był człowiekiem z ludu Bożego. On miał jeszcze odpowiedzialność przed Bogiem za naród izraelski. I ten naród izraelski, wiecie, co by się stało, gdyby się dowiedzieli? Co by się stało, gdy przyjdzie, mogłoby się państwo rozpaść. Mogłoby się straszne rzeczy stać. Trzeba było to ukryć, to była kwestia bezpieczeństwa narodowego. Należało to ukryć. Król miał mieć nieposzlakowaną opinię. I koniec. Król miał być przykładem. On doskonale sobie zdawał sprawę, dlaczego to on został królem, a dlaczego to Saul został i jego rodzina została praktycznie unicestwiona. Dawid sobie zdawał sprawę z tego, jakim przykładem miał być. No ciekawym przykładem, król, który upija, król, który gwałci żonę jednego ze swoich żołnierzy, upija tego żołnierza, a koniec końców rano Dawid napisał list do Joaba i posłał go przez Uriasza. Uriasz zaniesie swój wyrok śmierci sam. Uriasz pójdzie ze swoim wyrokiem śmierci sam. Ale wszystko się udało, nie? Wszystko się doskonale udało, bo oto w 26 wersecie czytamy, że wiemy, Uriasz nie żyje, Uriasz zginął, bo wysłali go tam, gdzie zginąć musiał, gdzie nie było innego wyjścia, gdzie z ręki wrogów ginie i jego żona przeżywa straszną żałobę, ale w 26 wersecie czytamy, gdy przeminęła żałoba, Dawid sprowadził Batszebę do swojego domu i została jego żoną. I co można powiedzieć? Jaki wspaniały król. Wiecie, co się robiło w Izraelu, kiedy umierał brat? Co się działo najczęściej z żoną? Żeby nie została wdową, żeby nie spotkało ją to, co spotykało wdowy w Izraelu, co Pan Jezus musiał prostować, co w Nowym Testamencie trzeba było wyprostować. Straszne rzeczy dotykały wdowy. Co robił brat wtedy? Brał tą żonę jako swoją żonę, tak? I traktował go jako rodzinę. Traktował ją jako rodzinę, a te dzieci, które się rodziły, to były dzieci tak naprawdę tego umarłego brata. I żeby to dziedzictwo, żeby ziemia Izraela nie przepadła, żeby ziemia
ziemię Izraela, żeby dar Boży, który został dany temu bratu, żeby to nie przepadło, żeby to dziedzictwo, to do czego szli, to do czego zdążał Mojżesz i dopiero jak przyszedł pocieszać Pana Jezusa, to stanął faktycznie na tej ziemi, żeby to dziedzictwo nie przepadło nigdy. I w tym momencie i Dawid robi dokładnie to dla swojego żołnierza, Uriasza Hetejczyka, poganina. On go traktuje jak brata, on jego żonę przyjmuje do swojego pałacu i ta żona staje się jego żoną i teraz on będzie się opiekował tą żoną, bo przecież ten wielki żołnierz zginął na polu chwały. Świetny plan. Intryga jakich mało. I wszystko byłoby dobrze. I ludzie by śpiewali o Dawidzie pieśni, jakim wspaniałym królem był i jakie wspaniałe rzeczy czynił i jak wspaniale potraktował swojego sługę Uriasza Hetejczyka, dzielnego żołnierza. Gdyby nie jedno zdanie. Jedno zdanie, które popsuje wszystko. Cała intryga się rozpadnie. Jedno słowo, kilka hebrajskich słów, krótsze niż te, które mamy w naszym tłumaczeniu. Kilka słów, dosłownie trzy słowa w języku hebrajskim. Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu. To wszystko. Cała intryga prysła. Ten postępek, który uczynił Dawid, nie podobał się temu, który znał Dawida lepiej niż on znał samego siebie. I co się stało? I co dalej? Przychodzi Natan, prorok, wielki prorok. Wielki prorok. Bo wiecie, przyjść do króla i w twarz mu rzucić, powiedzieć mu to, co zrobiłeś, to panu się nie podobało. I notabene Dawid wiedział, jaka jest kara za to. Dalej w tej historii czytamy i wiemy, co Dawid, dlaczego i co się stało. Dawid dokładnie wiedział, jaka jest kara za to, co uczynił. Więc przychodzi Natan, niezwykle inteligentny człowiek. Wiedział, że do króla nie można przyjść i od razu rzucić mu w twarz, coś ty zrobił. Opowiada mu historię. A historię opowiada mu taką ciekawą. Bo kim był Dawid z zawodu? Królem? Nie. Dawid był z zawodu pasterzem. Dawid chodził i opowiadał, jak te małe owce wyrywał z paszczy lwa, z paszczy jakichś innych zwierząt, jak ich szukał, jak gdzieś daleko odeszły, to szukał ich i brał na ręce i on te małe owieczki niósł z powrotem do innych owiec. Od najmłodszych lat. Nie bał się nic. Owce były najważniejsze. To był biznes jego ojca. I to był jego biznes. To było to, co miał robić przez całe życie. On miał się opiekować. On miał być jak jego ojciec. On miał być pomocą, on miał być Izraelitą. Owce to było coś bardzo ważnego dla Izraelitów. I on nosił te małe owce. I Natan opowiada, słuchaj, no taka historia się stała. Wiesz, no był taki bogaty człowiek i on miał dużo, mnóstwo owiec i miał mnóstwo tych owiec, ale był też biedny człowiek i on miał taką małą, jedną owieczkę i Dawid sobie to wyobraża. Dawid się oparł na tym tronie, siedzi i tak słucha tej historii, jaka piękna historia. On miał tą jedną owieczkę, taką małą, taką piękną, taką wspaniałą. On ją tak kochał, ona spała, ona ogrzała jego dzieci w nocy. To było coś wspaniałego. I Natan opowiada tą historię i opowiada ją dłużej niż to, co jest napisane. To, co tylko my mamy w naszej Biblii, w tłumaczeniu, on ją opowiada, a Dawid słucha. I w pewnym momencie, wiesz co? I w pewnym momencie ktoś do tego bogatego człowieka przyjeżdża, a on tak patrzy na swoje owce, mówi, nie, jedno mniej. Ale tam jest taki biedny człowiek. I on bierze tą owcę i w tym momencie Natan zmienia ton i podrzyna jej gardło i zabija ją i przygotowuje ją na potrawę. Dlatego człowieka, który do niego przyjechał. Och, to wystarczyło Dawidowi. Dawid wyskoczył z tronu, jak siedział oparty, jak słuchał tej historii, tak wyskoczył z tronu. Mówi, jak to jest możliwe? Co? Śmierć, na śmierć z nim. Jak się trochę opanował, to dopiero wtedy potrafił karę wymierzyć, na jaką ten człowiek zasłużył, bo na śmierć nie. Jak się troszeczkę opanował, Natan, prorok Boży, niesamowity człowiek.
przychodzi do króla. I jak już Natan stał, patrzył na Dawida, jak już Dawid się uspokoił, to wtedy przyszedł czas. Wskazał na niego palcem. I w hebrajskim to brzmi tak. Ata haish. Ata, ty jesteś ish, mężczyzna. To ty jesteś tym mężem. Dawid opadł na tron. To ty jesteś tym mężem. Odwaga Natana, jak odwaga Uriasza, mogła kosztować go jego życie. Bo starczyło, żeby król zamknął pałac. Przywołał swojego egzekutora, który był niedaleko, bo miał przyboczną straż przy sobie. Zamknął pałac i powiedział, z Natanem trzeba zrobić porządek. Momentalnie. Na ulicach Jeruzalem następnego dnia, Natan miał swoje lata, tak się zdarza. Przyszedł do króla i akurat wtedy zawał. Co zrobisz? A król mógł dalej ukrywać. Król mógł dalej ukrywać tą historię. Król mógł dalej ją, dalej w jakiś sposób próbować przykryć to, co się stało. Ale król wiedział. Król zdawał sobie sprawę. Król wiedział, że to już jest koniec, że już jest po nim, że już nic się nie da zrobić, że złamane serce Boga. David Asherik tak fajnie mówił o tym, że Bóg czuje nasz ból. My możemy współczuć, ale Bóg czuje ból. Bóg czuł ból Batszeby. Bóg czuł ból Uriasza, pomimo to, że ten nie wiedział, za co umiera. Kiedyś się dowie i będzie musiał z Dawidem taką ciężką rozmowę odbyć. Na szczęście będzie miał na to wiele lat. Pan Bóg ze złamanym sercem. Dałem ci dom twojego pana. A Natan jeszcze po tej historii jedno słowo powiedział. Tak mówi Pan. Jak Dawid usłyszał, tak mówi Pan z ust proroka, to Dawid wiedział, że to już nie są przelewki. Bo jeżeli zlekceważysz proroka, to bardzo źle skończysz. I Dawid sobie z tego zdawał sprawę. Daniel sobie z tego zdawał sprawę. Wielu innych mężów bożych zdawało sobie z tego sprawę, że proroka lekceważyć nie wolno. A jak prorok przemówił, tak mówi Pan, to trzeba było słuchać. Tak mówi Pan, dałem ci dom twojego Pana, a jeśli by było tego za mało, byłbym ci jeszcze dodał nadto. Czasem rodzice, tak oby nikt z nas nie musiał powiedzieć dzieciom, czego jeszcze dla ciebie nie zrobiłem. Zastanawiają się, nawet nie mówią tego dzieciom, ale myślą, co jeszcze mogłem zrobić. Co jeszcze mogłem zrobić dla mojego dziecka, żeby wybrało tą drogę, na którą chciałbym, żeby kroczyło. I Pan Bóg tak traktuje Dawida jak swojego syna. I mówi, Dawid, czego ci brakowało? Dawid, czego dla ciebie nie zrobiłem? Jak Pan Bóg przychodzi do ogrodu po raz pierwszy i szuka Adama i Ewy, to tam jest takie słowo użyte, ajecha. To jest takie słowo, które świadczy o czymś strasznym. Nie tylko gdzie jesteś, ale jak to się mogło stać. To jest bardzo bogate słowo o bogatym znaczeniu. Pan Bóg ze złamanym sercem chodzi za ludźmi i mówi, jak to się może dziać? Nie widzisz? Nie dostrzegasz? Nie widzisz? Wszystko u twoich stóp. Zbawienie, łaska Boża, śmierć mojego syna, wszystko. A ty? Dawid, czego ci brakowało? Miałeś ludzi tak oddanych tobie. Uriasz był tobie tak oddany, że gdyby trzeba było życie za ciebie położyć, nie byłoby problemu. W tym momencie.
W tym momencie, kiedy ktoś by próbował ciebie zaatakować, coś ci zrobić, dałem ci ludzi dookoła ciebie, którzy twoje życie cenili bardziej niż swoje własne, a ty jednego z nich pozbawiasz życia w tak haniebny sposób i zabierasz jego żonę. Jak mogłeś, Dawid? Złamałeś mi serce. Pan Bóg mówi, czego ci, dałem ci dom twojego pana, jeśli tego byłoby za mało, czego ci brakowało jeszcze? Więc dlaczego więc zgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? I teraz Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem. Tyś go zabił. Nie tam na polu chwały, nie tam zginął. Tyś go zabił. Tyś go pozbawił życia. Dlaczego, Dawid? Jego żonę wziąłeś sobie za żonę. Jego zaś zabiłeś mieczem amonitów. Tyś go zabił. Tyś włożył miecz w jego serce. To ty. Amonici tylko wykonali, co ty im powiedziałeś. Na co ty pozwoliłeś. Tak mówi Pan. I konsekwencje, nie wyrok. Nie wyrok, konsekwencje. Tak mówi Pan. Oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. Straszne słowa. Straszne słowa. Straszne słowa, bo Bóg otacza nas murem, aby zło, które mogłoby się wydarzyć, nie wydarzyło się. Ale kiedy wychodzimy poza ten mur, kiedy mówimy Bogu, ja poradzę sobie sam, ja sobie sam dam radę, ja sobie dam radę, ja sobie znajdę kogoś, z kim przez życie pójdę, ja sobie znajdę ścieżkę życia, ja będę sam, ja sobie dam radę, ja jestem silny, ja jestem inteligentny, ja jestem młody, ja mam wszystko, czego potrzebuję i ja pójdę sam przez życie i wszystko będzie dobrze. Tak? Oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. No tak. I to zło Dawida dosięgnęło. Jeden syn zginął. Drugi syn zginął. Córka zgwałcona przez swojego brata. Zło w życiu Dawida. Zło w jego domu. A koniec końców Dawida królestwo już nigdy nie było takie samo. Wtedy rzekł Dawid do Natana. I to jest moment. To jest moment, w którym wszystko, co się dzieje w życiu Dawida, to jest ten moment, kiedy Dawid okazuje to, co Bogu się najbardziej w nim podobało. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Dawid ze spuszczonym wzrokiem mówi do proroka: zgrzeszyłem wobec Pana. Przyznaję się do winy. To jest to, co odróżniało Dawida od innych królów, którzy swoich poddanych mieli w swoich rękach. To byli ich ludzie, dosłownie ich ludzie, tak? Nie ich ludzie jako ludzie, którzy im służyli, ludzie, którzy z nimi byli i tak dalej. Nie, to byli ich ludzie. Oni ich życie mieli w swoim ręku. Jak chcieli, to robili z nim, co chcieli. No i Dawid również do tego w tym kierunku szedł. Nie? Ta pokusa z Dawidem została. W pewnym momencie on postanowił ich policzyć, żeby wiedzieć, jak potężne jest jego królestwo. W końcu mówi, dlaczego te owce? Dlaczego oni? Boże, dlaczego? Lepiej, żebym ja. I wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. I Natan odpowiedział. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech. Nie umrzesz. Dawid wiedział, jaki był wyrok za to. Dawid się temu wyrokowi poddał. Gdyby Dawid miał zginąć, to by zginął. Ale Natan mu powiedział: Pan również odpuścił twój grzech. Nie umrzesz. Muzyka w uszach Dawida. Nie umrzesz. Pan odpuścił twój grzech, Dawid. Ale zło w twoim domu, konsekwencje przyjdą. Bądź gotowy na to.
Ale takie pytanie, bo mamy wcześniej skończyć, więc mamy jeszcze 7 minut. Takie pytanie, dlaczego? Dlaczego król, dlaczego Dawid? Co się stało? Dlaczego został? Dlaczego nie poszedł? Dlaczego został w domu? Jak to się mogło stać? Że król, który z jednej strony jako młody chłopak, jak widzi mężczyznę 3 razy takiego jak on, na wysokość, bo tak pewnie na szerokość to jeszcze lepiej, i coś o tym mówi, nie, no on urąga panu, to jest niemożliwe, tak nie może być. Żeby człowiek, który ręki swojej na pomazańca Bożego nie podniesie i czeka, aż Bóg dokona sprawiedliwości, żeby nagle podniósł rękę na jednego z swoich najlepszych, najwierniejszych sług, którzy za niego życie chcieli oddać, mogli oddać w każdym momencie. Jak to możliwe? Jak to się mogło stać? Czy jest jakikolwiek, cokolwiek w Biblii, co mówi, dlaczego tak się stało? Czy jest jakiś tekst w Piśmie Świętym? Czy może gdzieś możemy znaleźć? Czy może któryś z autorów tekstu Pisma Świętego, czy może ktoś nam coś o ten temat, na ten temat powiedzieć? Bo przecież chcemy wiedzieć, żeby w naszym życiu tak się nie stało. Co takiego możemy zrobić, żeby nie skończyć tak jak Dawid? Żeby nie pójść tak daleko jak Dawid? Żebyśmy mogli uważać. Czy jest jakaś rada, wskazówka dla nas, żeby tak się nie stało? Jest. Jest. I to jeszcze w miejscu, gdzie byśmy się najmniej spodziewali. Co zrobić, żeby nie stało się z nami tak jak Dawid? Co zrobić? Objawienie. Piotr przeczytał początek tego tekstu. Ja przeczytam cały, pozwólcie. Objawienie 2.1. Objawienie 2.1. Do anioła zboru w Efezie napisz. Tak mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. Stwierdziłeś, że są kłamcami, tak? Czyli jesteś wierny, jesteś oddany Bogu, jesteś wszystkim, czym miałeś być. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, tak? A nie ustałeś, tak jak Dawid cierpiał dla imienia Bożego. Uciekał zanim od momentu, kiedy został pomazany na króla, a stał się faktycznie królem, minęło wiele, wiele lat. Minął czas, gdzie Dawid się zastanawiał nieraz, dlaczego ja cierpię, a ja miałem być królem. Dawid się zastanawiał, ale Dawid czekał na Boga. Masz wytrwałość, cierpiałeś dla imienia mego, nie ustałeś. 4. werset. Lecz mam ci za złe jedno. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Co się stało z Dawidem? Co się stało z Dawidem? Że został w domu, że wstał wieczorem, że patrzył tam, gdzie nie trzeba było i reagował na swoje zapatrywania, tak? Na to, co chciał. I stał się taki, jak inni królowie. Czyli powiedział, a to jest żona jednego z moich żołnierzy, równie dobrze mogę... Co się stało z Dawidem? Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Mam ci to za złe i to cię sprowadzi na dno. Na dno. To sprowadzi zbór na dno, to sprowadzi rodzinę na dno, to sprowadzi każdego na dno. Pamiętasz? Pamiętasz jeszcze? Dawid, pamiętasz jeszcze Goliata? Pamiętasz jeszcze, jak uciekałeś i za każdym razem wyciągałem cię z takiego bagna, w którym się znalazłeś. Ratowałem cię, broniłem cię, chroniłem cię. Pamiętasz jeszcze, jak razem chodziliśmy po pustyni? Pamiętasz? Po puszczy, gdzie byliśmy? Pamiętasz? Pamiętasz, co było między nami? Pamiętasz? Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, spełniaj wyżynki, uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę i ruszę świecznik twój z miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Historia Dawida kończy się w objawieniu? Możecie w to uwierzyć? 2 Samuelowa, prawie początek? A odpowiedź na pytanie dlaczego w objawieniu?
Biblia zaprawdę jest spójna. Między Starym a Nowym Testamentem, między każdą księgą, między każdym wersetem, między każdym Słowem Bożym jest spójność. Nie ma konfliktu. Pan Bóg mówi w jednym miejscu, wyjaśnia w drugim. Trzeba tylko znać całość. Trzeba tylko wziąć do serca sobie to, że Słowo Boże to jest to, co prowadzi przez życie, to, co zabezpiecza nas, to, co stwarza mur dookoła nas. To jest to. Ale Pan Bóg nie zapomina o Uriaszu. Pan Bóg mówi o Uriaszu ponownie. W księdze, w Ewangelii Mateusza, wiecie, bo tam w pierwszym rozdziale Pan Bóg cytuje tych wszystkich wielkich, którzy znaleźli się w rodowodzie Pana Jezusa i mówi tak: a Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony kogo? Uriasza Chetyjczyka. Pan Bóg nie zapomniał. Pan Bóg nigdy nie zapomina. Pan Bóg wybacza grzech i zapomina o grzechu, ale o wiernych nie zapomina. Nie zapomina. Ostatnia rzecz, jeszcze coś chciałem, wybaczcie tą prywatnie coś powiedzieć, ale tak, ja czasem jadę do Cisownicy i tam były dwa domy stały. W jednym domu mieszkał mój dziadek z babcią, a w drugim domu mieszkała wróżka. I my tam byliśmy z tatą 1,5 roku temu. I tata mi zawsze o tej wróżce opowiadał. Mówił: Dawid, ona tak krzyczała, ona tak babcie, takie słów używała na babcie. A babcia jak była chora, jak trzeba było, to jej mleko zaniosła, rany jej opatrywała, bo tam kiedyś jakieś zwierzę ją pogryzło. I mówi, i tak wiesz, tak nam się ciężko żyło przez to. I tak, mówi, takim było doświadczeniem dla nas, jak młodzież przyjeżdżała do nas do domu, a tam koło tego domu zaraz przez płot takie wyzwiska. I mówi, tak było nam ciężko z tym. I pozbyła się swojej rodziny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mówi, wiesz, nam było ciężko i my tak tego doświadczenia nie do końca rozumieliśmy. Dlaczego akurat tak? I pojechaliśmy z tatą. I tata mieszkał w takim skromnym domu, taka, można powiedzieć, lepianka, no taka drzewionka, takie nic wielkiego, tak? Nie wielki murowany dom. Tam się urodził, tam swoją pierwszą książkę napisał i mieszkał w takim domu, tak? Takie nic wielkiego. I wiecie, wydawałoby się, że ten dom to się rozpadnie po latach. Ale tak się złożyło, że kupili go ludzie, którzy tam zbudowali, którzy z tego domu zrobili sobie taki domek letniskowy. I jak byliśmy w 2012 roku w tym domu, to jak weszliśmy do tego domu, to jeszcze szafa, którą babcia gdzieś tam kupiła 70 lat temu, czy 60 lat temu, jeszcze ta szafa tam stoi. Wszystko jest tak, jak było. A mówię, tato, a chodź poszukamy domu wróżki. I zaczęliśmy odgrzebywać liście, które tam są. I tak wyjmować te liście, wyjmować, szukać tego. I słuchajcie, w końcu fundamenty, dokopaliśmy się do fundamentów, że coś faktycznie jeszcze pozostało. Ach, ja tak sobie pomyślałem wtedy, tato, w tym domu była młodzież ze zboru między innymi w Bielsku, w Ustroniu, w Cieszynie i przyjeżdżała do tego domu i byli tu razem, tu się modlili, tu razem się cieszyli i chwalili Boga, śpiewali, tu w tym domu. I ten dom stoi, a tamten dom trzeba dobrze kopać, żeby znaleźć. Pan Bóg o wiernych, o wierności pamięta długo, jak już ich nie ma. To pamięta o nich. Dlatego Uriasz został zapamiętany. Uriasz, nigdy jego pamięć Uriasza jest w rodowodzie Dawida, w rodowodzie Pana Jezusa. Wyżej już się stanąć nie da. Moi drodzy, tylko pytanie. Czy pierwsza miłość jest obecna w naszym sercu? Czy w moim sercu jest pierwsza miłość? Bo jeżeli nie jest, to stąpam po bardzo cienkim lodzie. Bardzo cienkim. Moi drodzy, pamiętajmy. Ja pamiętam tą historię i raz na jakiś czas sobie ją przypominam i myślę o niej i mówię, co z tą miłością?
Co się dzieje? Obudzę się na tarasie wieczorem ze wzrokiem utkwionym nie w tym miejscu, w którym powinien być? Opamiętam się? A może nie? Zdążę? Czy nie? Posłucham proroka? Czy nie? Zdradzę swoich przyjaciół? Czy nie? Jeżeli stracę pierwszą miłość, obawiam się, że niestety, ale to gorsze się stanie. Niech nas Pan Bóg błogosławi, niech nam dodaje tej pierwszej miłości, bo ta pierwsza miłość pochodzi od Niego, bo to On nas znalazł, nie my Jego. I dał nam pierwszą miłość. I niech ona w naszym sercu jest obecna, bo już naprawdę zostało niewiele czasu. I jeżeli pierwsza miłość była potrzebna kiedyś, to dzisiaj jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Niech was Pan Bóg błogosławi i prowadzi. Amen.